Cześć kochani, witam Was dzisiaj w bardzo wyjątkowym dla mnie filmie, bo w końcu mogę zdradzić Wam efekty mojej współpracy z marką Dug. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to od ostatniego miesiąca zdradziłam już co nieco, więc myślę, że tutaj będziecie mniej zaskoczeni samą informacją o tym, że znowu powstało coś we współpracy ze mną, ale jeżeli śledzicie mnie tylko tutaj na kanale, no to pewnie jest to dla Was trochę zaskoczenie. Ostatnio we vlogu zdradzałam co nieco, że coś tam za kulisami powstaje, ale nie mogłam jeszcze powiedzieć nic dokładnie, precyzyjnie, więc dzisiaj wszystkie te informacje w tym filmie się pojawią. Opowiem Wam wszystko tak naprawdę o tym całym procesie, jak to powstawało, co powstało przede wszystkim. Pokażę Wam każdą z rzeczy osobno, więc będziecie mogli zdecydować, czy są to produkty, które Wam się podobają, a mam szczerą nadzieję, że tak będzie. No więc cóż, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie jakąś ciepłą herbatkę do wypicia i zapraszam do oglądania. To co? Może na początek, kim w ogóle jest marka Dug, bo wierzę, że nie wszyscy jeszcze tę markę znają. To jest polska marka z Lublina, która na rynku jest już od ponad 20 lat. Produkują galanterię skórzaną, jest to rodzinna firma i wiem, że sporo osób, które oglądają mój kanał, ogląda też dziewczyny z Love & Great Shoes, więc możecie już kojarzyć, że dziewczyny miały okazję tworzyć już swoje produkty z tą firmą, więc wiadomo już, że jest to jakość absolutnie top. Dziewczyny stworzyły fenomenalne produkty, których sama zresztą jestem posiadaczką i wiedziałam, że tutaj jakość będzie absolutnie premium. Dlatego, jak w marcu dostałam propozycję współpracy z marką Dug i stworzenia swojej kolekcji, no to kapcie mi spadły, bardzo się ucieszyłam, bo to było gdzieś tam totalnie poza zasięgiem mojej wyobraźni. Ja wtedy byłam w ogóle świeżo upieczoną mamą, która jeszcze nie ogarniała, kiedy jest dzień, kiedy jest noc. No i bardzo się zaczęłam zastanawiać, czy ja w ogóle podołam, czy ja mam jeszcze jakąkolwiek przestrzeń w głowie, żeby wymyślać teraz jeszcze coś ciekawego. Ale udało się, słuchajcie, i dzisiaj właśnie już pokażę Wam owoce tej pracy kilkumiesięcznej, no bo teraz właśnie już rusza przedsprzedaż tych produktów. Będziecie mogli je już sobie zamawiać i ruszy produkcja tak naprawdę specjalnie dla Was, ale o tym za chwilę. Miałam okazję w ogóle poznać wszystkie osoby, które współtworzą te produkty. Pana Jarka i pana Krzysia, którzy odpowiadali za projekty tych tutaj produktów, które za chwilę zobaczycie. Pana Sławka, który wykraja skóry. Panią Anię, która szyje i wszystkie panie, które pracują właśnie na maszynach. No, przecudowne doświadczenie. Ale dobra, pokażę Wam teraz, co w ogóle powstało przez te kilka miesięcy. Powstało kilka produktów, więc myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Są to produkty z absolutnie fenomenalnej, jakościowej skóry, która ściągana jest z Włoch, więc no, jakość premium. I tutaj może kilka takich ciekawostek, bo skóra, która została między innymi wykorzystana do produkcji tych produktów, które współtworzyłam, wykorzystuje również marka Gucci, więc możecie sobie wyobrazić, że no, jest to coś naprawdę bardzo porządnego jakościowo. Sama marka Dug miała okazję tworzyć też kolekcję dla marki Hugo Boss, która, no jak wiecie, jest bardzo taka prestiżowa. Robili produkty na plan bękartów wojny, więc słuchajcie, nie ma tu przypadku. Totalnie znają się na swojej pracy, więc naprawdę dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, że miałam okazję spróbować swoich sił na zupełnie innym polu i bardzo dobrze, bo cieszę się bardzo, że miałam okazję wreszcie spróbować i wykroczyć gdzieś tam poza swoją strefę komfortu, poza ten makijaż. Wiecie, że ostatnimi czasy bardzo dobrze czuję się w tej tematyce takiej lifestyle'owej, więc myślę, że to będzie fajny początek czegoś nowego. No i co? Pokażę Wam może teraz moje dzieciątka. Powstały kosmetyczki, powstał kuferek i powstała moja torebka marzeń, którą gdzieś tam miałam w mojej głowie i nie mogłam nigdy na rynku znaleźć tego, co sprostałoby moim oczekiwaniom tak w 100%, więc miałam okazję, słuchajcie, usiąść z kartką i narysować to, co gdzieś tam siedzi w mojej głowie. Nie jest to proste, absolutnie, zwłaszcza jak nie ma się jakiegoś nie wiadomo jakiego talentu do rysowania.
ale zaraz Wam pokażę, jak to na przykład wyglądało. To może na początek o kosmetyczkach. Powstała cała kolekcja, kolekcja, którą nazwałam pieszczotliwie Bella. Trochę taki ukłon w Waszą stronę, bo jak wiecie, nazywam grupę swoich obserwatorek Bellas i tak nazywa się też moja grupa na Facebooku, więc no, to jest mój taki ukłon w Waszą stronę w podzięce za te naprawdę już kilkanaście lat tutaj na kanale, że cały czas trwacie tutaj ze mną, oglądacie, wyczekujecie tych filmów, więc właśnie stąd też ta nazwa i powstały trzy różne rozmiary kosmetyczek. Kosmetyczek, które zawsze sama jako użytkowniczka najbardziej lubiłam użytkować, więc dla mnie z perspektywy użytkownika najważniejsze było to, żebym od razu wiedziała, co w tej kosmetyczce jest. To było dla mnie takie bardzo istotne kryterium. Dlatego, moi drodzy, powstały kosmetyczki z przezroczystą klapą. To jest coś, co absolutnie uwielbiam, dlatego że od razu widać, co w tej kosmetyczce się znajduje, czy ja tutaj na pewno zapakowałam wszystko, czego potrzebuję. I tutaj też z zamiłowania mojego do podróży i do makijażu oczywiście możecie taką kosmetyczkę, organizer wykorzystać nie tylko na kosmetyki. Możecie tutaj wrzucić wszelką drobnicę, której potrzebujecie w podróży i ładnie sobie to, wiecie, zorganizować i od razu na przykład otwierając bagaż stwierdzić, co w tej kosmetyczce się znajduje, więc można sobie naprawdę ładnie zorganizować przestrzeń kosmetyki w tej kosmetyczce. Ona tutaj ma też rączkę, więc można sobie swobodnie coś takiego też zabrać, nosić jak tylko chcecie. To jest, tak jak wspominałam, najwyższej jakości skóra groszkowa, licowa, ściągana z Włoch i to jest w ogóle skóra, ta tutaj beżowa, której używa również marka Gucci, więc słuchajcie, no jakość premium. Mamy tutaj złoty zamek, który dodatkowo jest jeszcze polerowany, więc nie jest ostry, nie kaleczycie sobie dłoni, tak jak czasami niestety z takimi metalowymi zamkami bywa. Tutaj o to też zadbaliśmy. Taka ciekawostka to podszewka, która została tutaj wykorzystana i we wszystkich produktach. Pasuje oczywiście kolorystycznie do tej skóry na zewnątrz, ale to, co jest najbardziej super, to to, że ona jest recycled, czyli pochodzi w 100% z recyklingu butelek PET, więc tutaj też wykorzystujemy takie surowce, które można powiedzieć, że były już przeznaczone na stracenie, a my produkujemy z nich kolejne super rzeczy. W środku znajduje się też sygnowanie, czyli po prostu wiecie, ten napis Dag i La Make-up Bella. Nie chciałam, żeby to było gdzieś na zewnątrz, bo wiem, że sporo osób nie lubi takiego mocnego markowania, więc specjalnie dla Was to brandowanie jest w środku, bardzo dyskretne. No i słuchajcie, pomieścicie tutaj naprawdę mnóstwo produktów. Ja to testowałam, możecie ją wypchać, słuchajcie, po brzegi, biorąc ze sobą, nie wiem, trzy rozświetlacze, dwa podkłady, wszystko się tutaj pięknie mieści. No, myślę, że ta kosmetyczka śmiało dźwignie ze 2 kilo kosmetyków, także śmiało, testujcie ją, będę czekała na Wasze testy nawet na Instagramie. I tak jak mówię, można ją sobie nawet, wiecie, wziąć pod pachę przysłowiową, pod rękę i przenosić, korzystać z niej gdzieś tam, jak będziecie się nawet przemieszczać. Ale jeżeli czujecie, że beż to nie do końca Wasz kolor i jesteście fanami klasyki, to tutaj pomyśleliśmy też o Was. Klasyczna, czarna, elegancka kosmetyczka organizer. Oczywiście też złote tutaj zamki, złote zdobienia i tak to się w środku prezentuje. Również podszewka, która właśnie pasuje do tego, co mamy na zewnątrz. Te kosmetyczki znajdziecie na stronie pod nazwą Bella Grande. Grande, czyli po prostu ten rozmiar większy, ale będzie też coś mniejszego dla osób, które noszą trochę mniejsze, na przykład torebki. Coś, co myślę, że będzie też super pomysłem na prezent. Idą święta i powoli człowiek już się zastanawia, co tam gdzieś tam komuś sprezentować. To będą takie miniacze. Bella Mini, taki mały kwadracik, w którym jesteście w stanie zebrać wszystkie drobne rzeczy, które walają Wam się na przykład po torebkach. I tutaj dostępne będą trzy kolory. Klasycznie beż i czerń, ale również pudrowy róż, bo wiem, że jest sporo fanek tego właśnie koloru. No i tutaj też zdobienia, wszystkie zamki są w kolorze złotym, bo ja osobiście jestem fanką właśnie złota. W tym organizerze przemyciłam coś, o czym myślałam już dawno temu, dlatego że jak jeszcze użytkowałam słuchawki, takie wiecie, na kabelku, to one zawsze, po prostu zawsze były splątane i człowiek się motał 5 minut, zanim w ogóle mógł tej muzyki posłuchać. Więc w tym organizerze, w tym maleństwie pomyślałam o miejscu, które będzie przechowywało te słuchawki w
takim stanie, w jakim je włożycie. Więc jest tutaj taki mały paseczek, który zapina się na rzepy i jesteście w stanie włożyć tutaj taką pętelkę z słuchawek i ona pięknie będzie czekała na Was aż do kolejnego użytkowania. Oprócz tego pomyślałam sobie, że będzie to organizer na takie wszystkie drobne rzeczy, które kobiety w torebce posiadają, czyli na przykład jakiś tampon, wkładka, pomadka, lustereczko, gumka do włosów, wsuwki, te rzeczy, które normalnie w torebkach mamy, a których szukamy kilka minut zanim je gdzieś tam namierzymy w którejś kieszeni, no bo są po prostu porozrzucane. Kobieca torebka to jest generalnie worek bez dna. Też macie takie wrażenie? No, więc właśnie, wszystkie te drobne rzeczy można sobie tutaj wrzucić do tego maleństwa, czy klucze, no tak naprawdę pomysłów na wykorzystanie tego cuda jest mnóstwo. No i oczywiście ta przezroczysta klapka, więc wyciągacie sobie tego miniacza z torebki i od razu jesteście w stanie ocenić, czy w ogóle jest szansa dzisiaj na gumkę do włosów, czy na przykład kompletnie nie. Więc no, moim zdaniem naprawdę mała rzecz, która jest w stanie bardzo usprawnić codzienne funkcjonowanie z torebką i też być przyjemnym takim prezentem dla bliskiej osoby. Tutaj jedna uwaga, bo ten różowy organizer ma zamek w jedną stronę. Dlatego, że niestety nie ma opcji na różowy, taki pudrowy zamek, który jest dwustronny. Natomiast czarny i beżowy miniacz ma dwustronny zameczek. No i to też jest bardzo pojemne maleństwo, na pewno bardzo Was zaskoczy. Bella Pro to już, słuchajcie, jest gruby kaliber, jak możecie się domyślać. Pro dlatego, że pomieści całe mnóstwo produktów. Naprawdę ten kufer ostatecznie zapakowany pod korek będzie ważył pewnie jakieś 5 kg, więc no coś dla osób, które posiadają sporo tego towaru, ale myślę, że też idealne rozwiązanie dla osób, które podróżują, a które lubią mieć zorganizowaną przestrzeń bagażową. I tutaj słuchajcie, kuferki, również dwa kolory, beżowy i czarny, znowu ta groszkowa, mięciutka, fajna, licowa skóra. No i przestrzeń, która jest super zorganizowana, więc wszystko będziecie mieli pięknie poukładane, nic Wam się nie będzie też przy okazji niszczyło, bo to, co mnie osobiście jako użytkownika kosmetyków boli, to jak one luzem latają i po prostu niszczą się w podróży. I nie mogę po prostu przeboleć, jak na przykład wyciągam, nie wiem, jakieś palety albo rozświetlacze, które się w podróży pokruszyły. Kufer posiada dwie przegrody. Ta pierwsza tutaj składa się z takiej przegrody specjalnej, dedykowanej pędzlom, kredkom, wszystkiemu tak naprawdę, co wiecie, długie i podłużne. Nie musicie sobie zapełniać tutaj tej przestrzeni bagażowej, którą można wykorzystać śmiało na mnóstwo produktów kolorowych, tylko wszystko pięknie zorganizować sobie w tym miejscu, co też istotne, nawet jeżeli się pomalujecie i będziecie miały brudne pędzle, będziecie się bały, że wszystko Wam się tutaj, wiecie, na przykład pobrudzi, no to nie ma się czego bać, bo jesteście w stanie domknąć wszystko to brudne w tym miejscu i nic Wam się nie posypie po całym kufrze. No i tutaj środek został wyściełany taką dodatkową jeszcze plastikową powierzchnią, która sprawia, że nawet jeżeli gdzieś tam wyleje Wam się trochę podkładu albo jakiegoś płynnego rozświetlacza, czy chociażby wysypią się na przykład cienie albo pigmenty, no to jesteście w stanie bardzo łatwo tutaj ten środek doczyścić. Myślę, że to ważne, dlatego że przez lata przetestowałam mnóstwo różnych kosmetyczek i niestety większość po prostu turbo trudno się czyści, a to jest naprawdę bardzo przyjemne w czasie czyszczenia. Także tutaj jeszcze to, co ważne, mamy gumeczki, więc to miejsce się rozciąga, można tę komorę naprawdę solidnie pędzlami wypełnić. Może zademonstruję od razu, wezmę jakieś brudne nawet pędzle, które tutaj posiadam i pokażę Wam, jak to działa. O, zobaczcie, gumeczka się fajnie rozciąga i tutaj ładnie wszystko domykamy. Nic mi się ewentualnie tutaj nie brudzi. I też przy okazji nie uszkadza się włosie pędzli. Myślę, że to jest dość istotne, kiedy, wiecie, wypełnimy sobie ten kufer po brzegi, że pędzle nie będą się odkształcać. A co mamy niżej?
Dół został podzielony tutaj takimi przegrodami. Tu idealnie mieszczą się na przykład palety cieni albo palety do twarzy tekturowe. Można tutaj śmiało też wrzucić na przykład lakier do włosów, jeżeli takowy zabieracie w podróż. Tutaj śmiało można ułożyć sobie, wiecie, wieżyczkę z różnych pudrów, rozświetlaczy. To wszystko idealnie się tutaj mieści i jak ładnie sobie to miejsce gdzieś tam zagospodarujecie, no to też przy okazji zmniejszacie ryzyko poruszania się tych produktów luzem w kosmetyczce i zmniejszacie po prostu wstrząsy. Więc jeżeli boicie się o kosmetyki w podróży, boicie się, że coś tam podróży nie przetrwa, no to pakując te produkty w taki sposób, ryzyko jest po prostu mniejsze, że coś tam się, wiecie, zniszczy. Więc tutaj takie przegródki pomagają porządek w kufrze utrzymać. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Dół i góra. Czyli mamy kufer Pro, który pomieści naprawdę z 5 kg kosmetyków. Opcję Grande, która pomieści tych kosmetyków trochę mniej, ale ma na przykład właśnie przezroczystą klapę, więc idealnie sobie można oglądać, co ze sobą zabraliście. Jest to też kosmetyczka bardzo głęboka, więc no naprawdę zmieści mnóstwo produktów. No i Bella Mini, czyli ten miniaczek uroczy, który będzie takim przyjaznym organizerem na co dzień w użytkowaniu na przykład w torebce. A teraz czas na dodatkowy produkt, moją torebkę marzeń, która pochłonęła mnóstwo pracy i tak naprawdę przy niej było najwięcej modyfikacji, bo cały czas ją dopracowywaliśmy. Chyba najwięcej pracy pochłonęła klapa. Zobaczcie torebkę, którą nazwałam uroczo Kiara. Żeby wybrać kolory do swojej kolekcji, no to tutaj posiłkowałam się takimi wycinkami skór, które dostałam z pracowni właśnie DAG. No i miałam okazję sobie, wiecie, popróbować też te kolory skór z różnymi odcieniami podszewek, zobaczyć, czy na przykład spasować kolor skóry z podszewką, czy zrobić to na zasadzie kontrastu. Miałam też do wyboru różne faktury skóry, więc no generalnie proces twórczy był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Polecam bardzo, w ogóle możecie spróbować swoich sił, dlatego że marka DAG co jakiś czas robi taki konkurs na najciekawszy projekt i wiem, że powstała już jedna taka torebka, którą narysowała jedna z obserwatorek i ta torebka powstała i trafiła do sprzedaży, więc jeżeli macie super pomysły, to możecie spróbować swoich sił. Z takiego śmiesznego materiału, który jest takim materiałem kartonopodobnym, powstały różne wzory klap. No i tutaj zobaczcie, były różne wersje, naprawdę bardzo różne. Między innymi taka tutaj ze zdobieniem na środku. Różne klamry, które całkowicie zmieniały na przykład charakter torebki i wyglądała ona już totalnie inaczej, albo nowocześnie, albo bardziej klasycznie. Działy się różne rzeczy. Powstała ostatecznie torebka Kiara, tak ją nazwałam. Trochę z miłości do Włoch, które kocham, jak wiecie. No i tutaj właśnie zobaczcie. Tak wyglądał pierwowzór mojej torebki, tak ona się prezentuje. Nie ma tutaj jednego istotnego elementu, który sprawia, że ta torebka jest w klimacie trochę boho. Musiało tak być, nie oszukujmy się. Zaraz oczywiście pokażę Wam ostateczne produkty, ale chciałam pokazać Wam tak jako ciekawostkę, ile jest się w stanie zrobić z takiego materiału kartonopodobnego. Piękne obszycia, wiecie, zdobienia. Ja bym się śmiało nabrała, że to jest normalnie już taka ostateczna torebka. Więc oczywiście, żeby też nie marnować skóry na takie wzory na przykład nieudane, no to wykorzystuje się taki materiał, który po prostu jest tańszy. I teraz przed Wami owoc kilkumiesięcznej pracy i tak naprawdę produkt, który pochłonął, tak jak wspomniałam, najwięcej pracy, najwięcej nerwów, dlatego że no, dopieszczaliśmy tę torebkę naprawdę do samego końca. Model Kiara, z którego jestem naprawdę turbo dumna. Tak się prezentuje ta torebka. Na zewnątrz oczywiście tylko delikatne logowanie DAG. W środku natomiast, o, w tym miejscu znajduje się znak, który świadczy o tym, że to jest właśnie wyrób ze współpracy ze mną. I mamy tutaj, słuchajcie, torebkę, która jest takiego średniego rozmiaru. Pomieści się tutaj zeszyt A5, więc śmiało można zabrać ją na uczelnię. Wchodzi też butelka wody. Torebka jest bardzo pojemna, co myślę, że zobaczycie właśnie na tym klipie.
Zaskakujące, nie? Wcale nie wygląda na taką pojemną, a jak ją załadowaliśmy tak pod korek, to słuchajcie, śmiałam się, że oprócz tego, że oczywiście jest piękną torebką, to poza tym też śmiało może służyć jako narzędzie do samoobrony, bo no, można nią po prostu kogoś porządnie uszkodzić. Do torebki dołożyliśmy dwa paski, jeden z nich będzie dodatkowo płatny, będzie taką opcją ekstra i to jest właśnie ten krótki pasek, za który trzymam tę torebkę, czyli coś, żeby ta torebka była taka bardziej elegancka, pod pachę, albo ewentualnie taka, wiecie, tutaj króciutka, ale klasycznie, podstawowo będzie na długim pasku, którego długość oczywiście możecie sobie dopasować. Szerokość tego paska to 3 cm, nie za szeroki, dlatego że moim zdaniem wtedy od razu ta torebka robiła się taka bardziej sportowa, a chciałam coś takiego klasycznego, co też będzie pasowało do różnych stylizacji i nie będzie to też pasek za cienki, który będzie się wrzynał w ramię, jak tylko torebka będzie trochę bardziej wypełniona, więc moim zdaniem jest to opcja idealnie po środku. Złote okucia, które są ściągane z Włoch. One są pokryte dodatkowo taką warstwą galwaniczną i lakierowane. Dzięki temu nie będą się rysowały, będą się naprawdę z czasem bardzo dobrze użytkowały. No i tutaj ten drobiażdżek, o którym wspominałam, czyli ten taki dodatek boho. I to, o co walczyłam, co chciałam, żeby właśnie tutaj zostało przemycone, to to, żeby ten frędzelek dawał się łatwo przepinać. I jeżeli chcecie go w ogóle nosić, to sobie oczywiście go podpinacie tutaj na taki po prostu na taką klamerkę, ale możecie od razu zmienić charakter tej torebki, dopinając sobie ten frędzel tutaj i zobaczcie, od razu robi się ta torebka taka bardziej boho. Można sobie przepinać tu, tu czy tu, a możecie odpiąć sobie po prostu ten brelok i wykorzystać go na przykład jako breloczek do kluczy. Więc mówiłam o tym na Instagramie, że będzie to torebka, którą sami pod siebie możecie gdzieś tam skroić i personalizować i moim zdaniem dokładnie tak jest, dzięki właśnie temu takiemu frędzelkowi skórzanemu. Coś, co moim zdaniem jest też super opcją, to jest tutaj taka dodatkowa kieszeń na kartę. Kartę miejską albo kartę, która służy do wejścia na przykład do biurowca. Wiem, że sporo osób z takowych korzysta i też, żeby nie szukać ich, wiecie, nerwowo, kiedy ich potrzebujecie, to tu jest osobna przegródka, która mieści właśnie taką kartę. Też nie widać tej karty, wiecie, nikt Wam nie wsunie tego palca. Oczywiście to jest część, która przylega do Waszego ciała, więc to byłoby też bardzo trudne, ale ta karta chowa się tutaj w całości, więc też no, nie ryzykujecie absolutnie, że ktoś Wam coś wyciągnie. Z tyłu jest też przegroda, która śmiało może posłużyć na nie wiem, wszelkie jakieś dokumenty czy inne tego typu historie. I to, co jest absolutnie super dla osób, które non-stop gubią klucze, w środku mamy taki pasek, który oczywiście jest połączony z torebką i dokładnie taką samą klamerkę, jaka jest przy tym frędzelku. Tu zapinacie klucze i nawet bez wyciągania, bez odpinania ich jesteście w stanie otworzyć drzwi i schować po prostu klucze na miejsce. No to jest dla mnie petarda. W środku oczywiście jeszcze jedna kieszonka na zamek, więc no, kieszeni tutaj pod dostatkiem i jeszcze jedna przegroda, która w moim zamyśle była dedykowana po prostu na telefon i na przykład, nie wiem, czytnik, coś, co po prostu, wiecie, chcecie szybko wyciągnąć i mieć do tego łatwy dostęp. W środku oczywiście teraz mam wypełnienia papierowe, to dlatego, żeby pokazać Wam, jak ta torebka, jaki ma ostatecznie kształt. Jak powyciągam te wszystkie papierzyska, to zobaczcie, że ona nadal trzyma bardzo ładnie kształt, dlatego że ta skóra to już nie jest skóra groszkowa. Tu, jak możecie zauważyć, mamy już gładką skórę, to jest skóra premium, która pochodzi od dostawcy z Mediolanu i użytkuje się naprawdę świetnie. To jest wysokiej jakości skóra, więc zostanie z Wami na pewno na bardzo, bardzo długo. Pomysł, który pojawił się w mojej głowie od razu, jak tylko dostałam propozycję stworzenia swojej torebki, to było to, żeby dać Wam możliwość poczucia się absolutnie wyjątkowo, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś inwestuje taką wyższą kwotę w produkt jakościowy, skórzany, no to chce się poczuć jednak tak dopieszczony, wyjątkowo. No i taką możliwość moim zdaniem daje to, że w środku każda z Was w torebce będzie posiadała numer serii, numer jakby kolejności wyprodukowania Waszej torebki. Jesteście w bardzo wąskim gronie posiadaczy produktu, który powstaje specjalnie dla Was. Będzie tam też rok produkcji, więc moim zdaniem, jeżeli będziecie chcieli zachować taki produkt, no to kiedyś za parę lat będzie to naprawdę super, super pamiątka. Ja jestem osobą,
osobą bardzo sentymentalną, więc zwracam uwagę na takie rzeczy. Myślę sobie, że jak kiedyś na przykład będę miała córkę, no to będzie to super prezent, żeby dać jej taką torbę i pokazać, że zobacz dziecko, to było wyprodukowane w 2022 roku, widzisz to? Więc wydaje mi się, że to będzie naprawdę taki przyjemny detal, który w każdej torebce znajdziecie. Ta torebka powstała jeszcze w 3 innych kolorach. Pozostałe 3 są równie piękne i naprawdę ciężko mi się zdecydować, który jest najpiękniejszy. Tak jak wspomniałam, ten krótki pasek będzie dodatkową opcją do wyboru na stronie internetowej. On będzie kosztował 50 zł, ale to, co jeszcze będziecie mogli sobie dobrać, bo wiem, że sporo osób zwraca na to uwagę, to w przypadku czarnej torebki będziecie mogli wybrać sobie srebrne okucia, więc jeżeli jesteście fanami srebra, srebrnych wykończeń, to oczywiście taką torebkę będziecie sobie mogli złożyć. Swoją drogą podoba mi się bardzo, jak ta torebka wygląda na i grubym, i na krótkim pasku. Fajnie, jak to wszystko jest razem złożone. Wygląda tak bardzo, bardzo elegancko. No więc tak, tutaj mamy czarną torebeczkę, ale coś, co mnie totalnie zaskoczyło i jakoś tak, jak wybierałam te wszystkie kolory, to nie spodziewałam się, że spodobają mi się kolory takie może niestandardowe, ale pokażę Wam teraz coś, co wyrwie Was z kapci, obiecuję. Tego koloru, przyznam szczerze, byłam najmniej pewna do samego końca. Nie wiedziałam, czy chcę, żeby ta torebka Kiara powstała w tym odcieniu, ale jak już zobaczyłam ostateczny produkt w fabryce, no to stwierdziłam, że po prostu to jest hit i na nadchodzącą jesień to będzie po prostu coś wspaniałego. Zobaczcie. Odcień, który jest tak idealnie po środku borda, a śliwką. Skóra o bardzo niestandardowym odcieniu. Coś, co pięknie wpisze się w jesienne i zimowe stylizacje. Tutaj aktualnie pokazuję Wam bez paska, bo oczywiście mój Arni odpiął paski i zostawił je w samochodzie, ale oczywiście standardowo pasek krótki i pasek długi tutaj w tym modelu występuje. Idealnie oczywiście dopasowane do koloru skóry. No coś przepięknego. Ten kolor będzie się nazywał po prostu Bordo. I ostatnia opcja kolorystyczna, która też była dla mnie niemałym zaskoczeniem, odcień taupe, czyli coś pomiędzy popielatym, chłodnym brązem a szarością. Odcień, który bardzo zaskakuje, dlatego że pasuje do naprawdę wielu, wielu kolorów. Jak założyłam go do czerwonego garnituru i właśnie takiego topu w odcieniu nude, no to wyglądało to moim zdaniem idealnie. Także tak prezentują się wszystkie te wersje kolorystyczne. Teraz je może zbiorę wszystkie i pokażę Wam, jak one ze sobą wszystkie wyglądają. Czyli jeszcze raz, torebka Kiara, ona jest dostępna w odcieniu brązowym, w odcieniu taupe. I zobaczcie teraz, jak wyglądają zestawione te dwa kolory ze sobą. Oczywiście tutaj jeszcze pokażę Wam ten bordowy odcień. Myślę, że w zestawieniu z koniakiem można zobaczyć, jak się prezentują te kolory. Różnice. Na zdjęciach bardzo ciężko było oddać ten odcień, dlatego że on wygląda na zdjęciach bardzo ciemno, zbliżenie do czerni, ale jak zestawimy tę torebkę z klasyczną czernią, no to niepodważalnie widać dużą różnicę w odcieniach. Także model Kiara, torebka, która spełnia moje największe torebkowe marzenia i która no, jest moim zdaniem taka przemyślana, zorganizowana, bardzo pragmatyczna, dlatego że każdy centymetr tej torebki został wykorzystany tak, żeby przyjemnie użytkowało Wam się ją na co dzień, żeby ta przestrzeń była przyjemna i w miarę możliwości utrzymana w porządku. I to są już wszystkie moje dzieci, które powstały we współpracy z marką DAK. Produkty, z których jestem naprawdę turbo dumna, bo uważam, że ostatecznie wyszły bardzo, bardzo, bardzo premium i wyglądają jakościowo, świetnie się użytkują i naprawdę ręczę tutaj za tę jakość swoją głową. Wierzę, że będziecie bardzo zadowolone z
użytkowania tych produktów. Tak jak mówię, już teraz rusza przedsprzedaż, więc możecie zamówić te produkty, one się będą produkowały, będziecie na Instagramie Daga mogli oglądać cały ten proces, będziecie wiedzieli, kiedy powstaje, jaki etap, tam Oskar dokładnie o tym fajnie opowiada, więc to też taka dodatkowa ciekawostka, że cały ten proces możecie oglądać i już powoli przywiązywać się do każdej z tych rzeczy. Mam nadzieję, że coś Wam się podoba. Dajcie koniecznie znać, który produkt podoba Wam się najbardziej, który odcień podoba Wam się najbardziej. No i cóż, czekam na Wasze komentarze. Jak tylko pojawi się przedpremiera 29 września, będę prowadziła też live'a na Instagramie wieczorem, więc w opisie tutaj tego filmu dodam wszystkie informacje. Jeżeli macie ochotę trochę pogadać na żywo, no to zapraszam Was na tą transmisję. Będzie taka okazja. Lecę tymczasem uczcić ten taki mój mały sukces jednak, bądź co bądź. Dzięki, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.